Dobra, słuchajcie, siadam tutaj do komputera, włączam nagrywanie. Jezus Maria, co tu się dzieje? Bobo zostawił mi tabliczki, że on chce, słuchajcie, teraz rozpocząć wielką wojnę. No nie, no to jest po prostu masakra. Weźcie, obejrzyjcie ten film do końca i napiszcie mi w komentarzach, co ja mam zrobić. A, i wpadnijcie na sklep www.abraety, bo taką żółtą koszulkę to chyba byś chciał mieć na lato, no nie? Pierwszy link w opisie. Dobra, słuchajcie, naprawdę, obczajcie, co to jest za jazda. Ja se wchodzę. Normalnie, tutaj na milionowice, gdyby nigdy nic. I widzę, że debil, jakiś po prostu debil, ostatni skończony idiota, stawia mi tabliczki. Oczywiście wiem, o kogo chodzi. Chodzi o Bobo z Rycraft Minecraft, tak? No i tutaj patrzcie, co jest napisane. Atakuje ta Bobowice, to ja atakuję was. Okej, czyli że my niby atakujemy Bobowice, więc on zaatakuje nas. Spoko, no fantastycznie. Wy zaczęta wojna z Bobek, wojna z Bobek przegrać wy. Okej, czyli my rzekomo zaczęliśmy, słuchajcie, wojnę z Bobkiem, więc my przegramy tą wojnę z Bobkiem. Dobra, wsadź sobie w dupę tą wojnę, typie. Naprawdę, ja nie chcę się z nim klepać. A Bella być rozwala ta, to ty byś rozwalać być. Tak, dobra, w każdym razie, tego totalnie nie rozumiem. Jeżeli ktoś rozumie, co on pisze tutaj, to mi napiszcie. Bobek versus Abra, czy tam Abra versus Bobo, 1 versus 1. I tutaj jest jeden członek milionowic versus jeden członek Bobowic. No, ciężko, żeby było więcej członków Bobowic. Nie kojarzę żadnego innego w tym momencie chyba. No i Sykala Fons, pozdro. Pierwszy raz chyba napisał pozdro przez R, więc gratuluję. Te dwie szare komórki coś tam się rozwijają. I teraz patrzcie, co jest ogarnięte tutaj. Już Terag. Dobra, słuchajcie, akcja wygląda w ten sposób, że wiecie, kiedy ja niby miałem to przeczytać? Co jeżeli ja to przeczytałem 5 godzin temu i bym się go nie posłał? Słuchajcie, gość mi normalnie na telefon, na Messengerze napisał, że mam w tej... O kurde, się rozbiłem. W tej sekundzie mam wbijać i my serio mamy się klepać. Podobno. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, czy on chce się ze mną klepać, czy nie, ale jeżeli chodzi o mój ekwipunek, to my nie mamy najlepszych itemków. No tutaj nederytowy chomik, ochrona 3, diamentowe nogawice, ochrona 4, budki nederytowe, ochrona 3, no i słuchajcie, jeszcze na piersik ochrona 4. Problem w tym, że połowa jest nederytowa, połowa ma ochronkę, a mój meczek, słuchajcie, nie ma żadnego zaklęcia, ale tak autentycznie żadnego zaklęcia nie ma. O, super, dobra, Bobo, ja tutaj przyszedłem się z tobą dogadać, o co tobie chodzi, czy ty naprawdę chcesz się klepać jeden na jeden i ty sugerujesz... Ciągle, cały czas robicie coś w Bobowicach, chcecie rozpocząć wojny? Nie robimy, nie robimy, nie chcemy rozpoczynać wojny, nie chcemy, jakie pytanie? Widzowie ci piszą. Że podglądasz mnie i co? Tak, ja sobie nie... słuchaj, nie przypominam sobie, wiesz? Naprawdę nie przypominam sobie. Ej, nie, dobra, ale Bobrzyn, weź ty mnie przestań klepać. O co tobie chodzi? Ale o co tobie chodzi? Kurde, stary, ja tutaj przychodzę, żeby się dogadać. Widzowie mi... no, widzowie mi piszą, żebym ja do ciebie przyszedł jak kolega do... Ty, no przestań! Jak kumpel do kumpla, żebyśmy porozmawiali. O jaką wojnę tobie chodzi, stary? My nie chcemy ci rozwalić Bobowic. Weź ty się ogarnij, no. A mi widzowie piszą, że ty mnie ciągle podglądasz. Dobrze, no i co z tego, nawet jeżeli cię podglądam? No, no to co z tego się dzieje? No jakby nie rozumiem. No jak tak można prawdziwego kumpla podglądać? Po prostu nie masz argumentów, jesteś zbyt głupi. No i teraz będziesz mnie jeszcze bił, naprawdę? Serio tego tak, chcesz? Będę. Serio chcesz się klepać? Naprawdę? I co, bo masz po prostu lepsze itemy, bo wiesz, że ja tutaj nie mam nawet enchantów na meczu, to teraz będziesz się ze mną klepał, tak? Wiesz, ja mam w tym momencie dwa sety przygotowane, takie same. I gość chce się klepać, no. Przestań mnie klepać, przestań mnie tutaj klepać, no. No dobrze, to możemy ustalić. Nie, to, że mnie podglądasz cały czas, dzień i noc, to bo... Nie, chodź na klepę jeden na jeden. Jeśli wygrasz tą klepę, to Bobowice przegra... Po prostu się czekaj, poddają. Czekaj. To nawet wojna jeszcze nie powstała i ty chcesz mi powiedzieć, że już w tym momencie możemy rozstrzygnąć o wyniku wojny? Aha, no jeśli chcecie wojnę, no dobra, to może zaczynamy ją teraz. Nie chcę. Ej, dobra, ziomeczki, jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to czy mi się wydaje, czy jeżeli ja wygram tą klepę, to wtedy Bobo nawet nie rozpocznie wojny, nie zacznie się wojna i mimo, że jej nie było, to on się przyzna, że przegrywa? No, chyba to tak trochę brzmi. No nawet jeżeli ja mam tak fatalne itemy, to i tak chyba warto spróbować, co? Ty, dobra, smarkacz, słuchaj, ja cię w tym momencie rozwalam, nie? Ja cię teraz tutaj rozwalam, no. Chciałeś klepę, no to masz teraz klepę, nie? Słuchaj, jeżeli ty przegrywasz, to w takim razie nawet mimo, że się wojna jeszcze nie rozpoczęła, to przyznajesz się, że przegrałeś całą wojnę, tak? I jesteś wtedy lam... Ej, a ty, no, no, ty, no, no. Ale halo, bo ja cię klepię, to by to nic nie robi? No, a ten, no i co mnie, że mnie klepiasz? Dobra, stary, ja ci patrz, mam stejka 20... wybuchającego. Ale ja ci z 20 ciosów zadałem, klepnąc dlaczego ty... cię wybuchającym stejkiem? No, no weźmy, o kurde! Jak ty to zrobiłeś niby? A widzisz, bo mój stejk wybucha. A dlaczego ty by to w ogóle nic ten mieczek nie... Co,
to mamy problem. Dobra, nie, ja cię rozwalam teraz, w tym momencie jesteś klepany, no nie? Nie będzie mi tutaj nikt... Ty masz jeszcze totem nieśmiertelności? Serio? Nie będzie mi tutaj nikt przychodzić... O kurde, bele, nie wierzę, nie wierzę. Nie będzie mi tutaj nikt przychodzić do milionowic i rozwalać mi moich milionowic, rozumiesz to? Serio, ty przegi... O kurde, ty takie rzeczy... Ja nawet nie mam żadnego łuku, rozumiesz to? Ja nawet nie mam żadnego łuku i ty uważasz, że to jest fair? Ty uważasz, że to jest uczciwe? Przygotował na jakąś klepaczkę normalnie. Ale kto chłopie. Powiedział, że ja mogłem się przygotować? Ty mi napisałeś, że ja w przeciągu pół sekundy mam wchodzić tutaj do bobowic i mam się z tobą klepać. No i to i to uważasz za uczciwe, naprawdę. To jest... Ale przepraszam bardzo, a czy jest uczciwe podglądać swojego najlepszego przyjaciela? Robisz dokładnie to samo, więc wydaje mi się, że jak najbardziej tak, jest to uczciwe, no. Nie przypominam sobie. Dobra, gościu, ty nawet do wody nie podejdziesz, nawet mnie teraz nie rozklepiasz, nie? No dawaj, no podejdź, no podejdź, no. Tak, jesteś odważny? No to dobra, no dobra, ja sobie, wiesz, ja sobie tutaj mogę siedzieć w nieskończoność, bo ja mam oddychanie, nie? O kurde, o... I co, w nieskończoność jesteś tam? Jeszcze raz? O kurde, ty bobżdel, a ty słuchaj, nie powinieneś poszukać się w bobowicach? Tak mi się przynajmniej coś wydaje, bo a chyba może... mama cię wołała na obiad, nie? Klepniemy się, proszę pana. No chciałeś się klepać? No to dlaczego się nie klepiesz? To dlaczego nagle stary mi tutaj odpuszczasz? No o co tutaj chodzi, bo ja trochę nie rozumiem, ja odpuszczam, a ty mu ty ciągle uciekasz. O kurde, ja nie uciekam, no bo ty masz jakiś posrany łuk, ty mi nawet nie dajesz szansy przygotować się i potem się dziwisz, że kurde, jeszcze totem nieśmiertelności z sobą. Patrz, ty nawet nie jesteś w stanie mnie uderzyć. Żyć tym mieczykiem, jesteś taki beznadziejny. Wy, to nawet nie można się dawać przygotować, bo wy się już za mocno. Ja ci już prawdopodobnie pół zbrojki rozwaliłem, bo jesteś taki beznadziejny, rozumiesz to? Dawaj jeszcze zombie, klep go, klep go, klep lamusa, klep, dam ci potem normalnie stary, nie wiem co ci dam, co jedzą zombieki, villagera ci dam, ale rozwal tego lamusa, dawaj, klepiemy. Już twojej armii nawet nie ma. Patrz, dobra, stary, jesteś tutaj klepany, jazda z tobą, już połowę zbroi nie masz, nie? Ja tutaj zagram po to, żebyś stracił zbrojki, nie? Bo... prezent. Chcesz prezent? Masz prezent? No dawaj prezent, no bardzo chcę prezent, no. Masz, mam prezent, żeby ci nie było tak przykro, to masz to, weź sobie. Ty mi naprawdę rzuciłeś to... Gościu, weź sobie dupę wstać ten totem, ja nie chcę żadnego totemu. Ja tutaj walczę o milionowice ten totem, a nie dasz mi nawet podejść po ten totem, nie? Kurde, bele, gościu. No, z tego totemu, to ja już sobie wezmę. Dawaj mi ten totem. Dobra, proszę pani, bo ty nawet tutaj, kurde, jesteś, patrz. Dawaj, jedziemy z tobą, no. Ty wiesz, że ja mam ten totem, nie? Więc ja wiem, że ty masz mega low HP, nie? Mega low... No, ale wiesz, że ja nie chcę zmarnować tego totemu, nie chcę zmarnować tego totemu, więc ja sobie tutaj bardzo bezpiecznie sobie zjem i teraz patrz, pyk, dobra, mów ile masz serduszek, no. Dawaj, ile masz serduszek? 5 serduszek. Masz serio 5 serduszek? No. Z takimi itemami, to o kurde! Z takimi itemami ty masz 5 serduszek. Nie! Naprawdę co się wydarzyło? Naprawdę mi się totem sam aktywował przez twój głupi płomień? Poważnie? Ale ty jesteś rozwalany teraz, nie? Ale lamusek z ciebie po prostu, chcesz znowu aktywować totem? Wiesz, gościu, jaki to? U ciebie to aktywuje zaraz totem, bo będziesz tak rozwalony. No, ej, ty mnie nawet aktywujesz. Nie trafiasz, więc ty prawdopodobnie masz mega zjechaną zbrojkę w tym momencie. Tak mega zjechaną, chociaż... A ty, co ma trafianie do zjechanej zbrojki? No, że jeżeli cię uderzam, no to więcej jakby tutaj zbrojki ci po prostu pada. A ty mnie prawie nie uderzysz, więc moja zbroja, wiesz... Patrz, już musi jeść, nie? Już lamus tutaj musi jeść, będzie zaraz orał, nie? Ale będzie zaraz orał. No ta, jeszcze weź ten łuk, to sobie weź i normalnie puknij się nim w głupi łeb pusty, dobra? No nie, no jeszcze spatyka będzie mi, nie? No chodź do mnie, no chodź do mnie. No, no i chodź, no ale co no, ty sobie, sam sobie zbrojkę teraz psujesz, rozumiesz to? Zapraszam, kurde, jakiś bobżdyl, frajer, obsrane gacie będzie się ze mną bawić jakimś patykiem, bo sobie za dobre itemki zrobił, tak? Tak, jesteś odważny? Co? A tobie zbroja czasem nie pada? Nie, absolutnie, bo ty mnie nawet pół raza... dobra. Nawet pół raza mnie nie trafiłeś, więc mi nie pada... O kurde, bele, dobra, gościu. Gościu, ty, a ty nie jesteś zbyt odważny teraz, tak mi się wydaje? Pokażę ci sztuczkę? Jaką ty masz sztuczkę? No dobra, idę za tobą, no. Dobra, taka sztuczka, że cię rozwalam, Do lawy cię wrzucę, no podejdź, no. Dawaj, no dawaj, wrzucam cię do lawy, nie? Wrzucam cię... I to jest twoja sztuczka, że ty teraz giniesz? No i chodź za mną. Ja dobra, ty mnie próbowałeś na klocka złapać, naprawdę dobrego, starego aberkę na klocka. Dobra, nie ma. Nie chciałem żadnego klocka z tobą robić. O kurde, nie, no naprawdę, ty o dwójce mówisz w kiblu? Bez beki, nie, ty coś tam. O kurde, dobra, nie. I co? Taki byłeś odważny?
Taki byłeś odważny? No to chodź, no to no, chodź. Już jestem. No i to, no. No, dawaj. No taki byłeś odważny. O, ale ci zaraz... Na... Ale ci zaraz teraz rozkl... O! Trafiony, dobra, dobra, rozwalamy mu dalej zbrojki. Ja widzę, że te twoje, zbrojki to naprawdę tak padają. Mają 0 HP. 0 HP ma twoja zbroja, wiesz? Ja to widzę, stary. No i co? Będziesz do mnie strzelał. Naprawdę myślisz, że w ten sposób mi coś w ogóle jesteś w stanie zrobić? No to trafię, no patrz. No zachęcam cię, no stary, patrz, ja lecę teraz podbić bobowice, kumasz to? Patrz, lecę sobie tutaj, ciach. Patrz, ja sobie tutaj podbijam bobowice w tym momencie, jak ty nawet ledwo za mną lecisz, nie? Ty jesteś takim lamusem. Nie ma nawet takiej opcji. Dawaj go, dobra, wbijam się tutaj do ciebie i dawaj, klepię cię, rozumiesz to? Dawaj, no ciach, kurde, no. No gdzie jesteś? No gdzie jest? No? Dobra, tam kto cię pytał, nie? Dobra, dawaj, no. No chodź, no byłeś taki odważny. Dlaczego, ale to dlaczego nie podchodzisz? Tutaj odlatujemy i na siebie lecimy, dobra? Dobra, ale... Dobra, nie, lecimy nie, teraz nie. Ale jak to się sta... Ale lamus! Ale jest gracz, obraz spadł z wysokiego miejsca, ty mnie nie rozumiesz. Ale lamus, obera jesteś. Nie wierzę w to, nie wierzę. Czy mi naprawdę, słuchajcie, zużyła się elytra... Jezus Maria, ej, to wyglądało dokładnie jak zużyta, ale to nie jest, stary, koniec pojedynku, to, ty myślisz, że to jest koniec pojedynku? Ty mnie nie rozwaliłeś, rozwaliła mnie moja własna elytra. Nie przegrałem, stary, rozwaliła mnie własna elytra, więc nie możesz powiedzieć, że przegrałem. Gdzie ty jesteś? Zaraz tak ci naklepię. Jestem na twoim domku. Ty, co? Nie, ja tego tak nie zostawiam, nie? Ja tego tak nie zostawiam, jesteś rozwalany. Nie, serio, naprawdę ty myślisz, że to można zaliczyć jako po prostu udany pojedynek? Ja tego tak nie zostawiam. Dobra, weź sobie internet normalny, kup, bo tak ci laguje, stary. Ja nie wiem w ogóle, pewnie ty za dużo gumy jagód się najadłeś i po prostu internetu nie opłaciłeś, bo tak ci laguje, nie? Nie mogę na to patrzeć. Nie, no gościu, ja nie będę się z jakimś lagersem klepał, no. Jak ty już chcesz się klepać i tutaj powodować jakąś wojnę, bo to przecież wojna jest twoją winą, to chociaż internet sobie chociaż ogarnij, lamusie, co? A, może ty sobie ogarnij. Dobra, gościu, tylko że to nie ja laguję, tylko ciebie się nie da uderzyć, nie? I patrz, jeszcze będziesz zwiewał teraz w tym momencie, nie? Ale ja się dobrze. Aha, no, gościu, ciebie się nie da uderzyć, bo ty jakimś pewnie cheaterem jesteś, no, co? No tak, cheaterem. Oj, wyjaśniany będziesz w tym momencie i teraz z łuku, cych. Dlaczego wyjaśniany? Możemy porozmawiamy, co? Może chwilę porozmawiamy, a może dobrze, nie, co? Może nie pogadamy, co ale, o tym słuchaj, sądzisz? Ale bo ja uważam, że we wszystkim powinniśmy znaleźć porozumienie, wiesz? Tak mi się przynajmniej stary o, wydaje. Patrz, teraz będzie porozumienie. No stary, no tak, ale ty nie chcesz się dogadać? Nie chcesz jakiegoś właśnie porozumienia, bo wiesz? Ja chcę, wiesz jakie? Ale wytłumacz mi, stary, bo ja tutaj naprawdę chętnie, wiesz, z tobą tutaj na przykład, nie wiem. Rozpapilę cię zaraz. Ja bym chciał, stary, dogadać się, żebyśmy my tutaj nie rozwalali się nawzajem, bo po o, co? Patrz, po co? Teraz. Ale po co tobie wojna, stary? Po co tobie wojna, nie? Po co, stary? Będziesz musiał klepać się, wiesz, z kilkoma osobami naraz, przecież to jest bardzo niebezpieczne dla całych bobowic, tak? Wiesz, Juli, Maciek, tak? Agentix, Elvi... O, no! Patrz jak ucieka! Patrz jak ora! Właśnie na to tylko go stać! No da, nie, no chodź! Co? Tak? Przejąłem ci bobowice? Bobowice ci przejąłem? No chodź! No, no to dawaj! No, no za tobą jestem, no za tobą! No. Zdejmę nawet totem! Dawaj, no, dawaj! No, no chodź! No chodź! Nie, no byłeś odważny, to pokaż! To pokaż odwagę, no! Już dawaj. Pokazuję, proszę! No, taki jechany teraz, no! Patrz, ty masz 0 HP teraz w tym momencie, nie? Dobra, tutaj krytykalami go! Dobra, robimy nawet go! Nawet wiesz, to ci mogę go wyrzucić! Jaką część swojego... Dobra, stary, ja nie potrzebuję, żebyś tutaj wyrzucał, bo ja mam może i mało HP, ale wiem, że ty masz też 0! Ty masz też na pewno około 0! Masz na pewno 0! Teraz w tym momencie masz ze... Patrz, zdejmuję seta. O, wyjaśniony! Dobra, ziomeczki, ja nie wiem, o co chodzi. Czy to można nazwać początkiem wojny, czy nie? Subujcie kanał, klikicie w jeden z tych dwóch filmów i wpadajcie na sklep www.abraety. Trzymajcie się, elo.